Hej, hej, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Już może widzicie, że trochę mi się buzia cieszy, więc to jest znak. Nie chcę tego głośno mówić, ale powiem. Mam nadzieję, że nie zapeszę, że chyba wracam do żywych. Tak więc nie wiem, na czym skończyłam, ale w każdym razie, bo bateria mi padła. Aluś, tak, i to jest właśnie zdalne nauczanie. Aluś, Aluś, chociaż powiem wam, że gorzej było chyba wtedy w marcu, w kwietniu, jak było zdalne nauczanie, co do właśnie wołania jego, co za Aleksem. No, a teraz jak da się mu wytłumaczyć, że Aleks ma lekcję, że tam pani dzwoni i w miarę jakoś to jest ok. I także słuchajcie, moi drodzy kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Boję się tego powiedzieć, tak jak powiedziałam na początku, ale chyba jest lepiej. 11 dzień dzisiaj i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz od rana, tak rano jak wstałam, nie czułam się mega chora, mega zmęczona, bez sił totalnie, z bólami mięśni i tak dalej. Pierwszy raz dzisiaj. Gdzie ty jesteś z tymi poduszkami? Pierwszy raz dzisiaj się tak czułam rano, jak wstałam. Pierwszy raz od tych 11 dni. Chociaż wiecie, w ciągu tych dni było tak, że ja się rano zaczynałam czuć dobrze i tak było, kurczę, chyba już jest coraz lepiej. Ale w ciągu kilku godzin, czy nawet tak do godziny czasu, jak wstałam, wiecie, zaczęłam się ruszać i w ogóle to zaczynałam się już czuć coraz gorzej. I takie były po prostu fale jakby, wiecie, lepszego i gorszego samopoczucia z przewagą tego gorszego. No i właśnie dzisiaj tak jest naprawdę, że czuję się lepiej, ale zupełnie inaczej lepiej niż lepiej w tamtych poprzednich dniach, gdzie już myślałam, że będzie lepiej. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie tak czy siak czekam na teleporadę od mojego pana doktora, bo wam mówiłam w ostatnim vlogu, że niestety bolą mnie na dole, wczoraj zresztą to było, na dole tak jakby lędźwie, korzonki, a co za tym idzie, może to być coś z rwą kulszową związane. I muszę wam powiedzieć, że dwa dni ostatnie były naprawdę ciężkie, bo naprawdę mocno mnie to bolało, że musiałam być na środkach przeciwbólowych. Wczoraj wieczorem już nie brałam tabletki, ale wzięłam taką gorącą kąpiel rozgrzewającą. W nocy było ok, ale ja już od 5 nie śpię dzisiaj, bo jakoś tak się przebudziłam, powiem wam. I co się stało? Nie wiem, co chcesz. Co nie ma lala? Którego lala? Mama, nie ma lala. Lizaka? Ale Lizaka zjadłeś już. No ale ty nie udawaj w ogóle tutaj, że ty płaczesz. Ignaś, Ignaśku, połóż się. Jak przyszła troszeczkę ochota, siła do nagrania, to Ignacy teraz ma problem. Bo się pomalowałam sobie trochę nawet brwi. No i w każdym razie czekam na telefon od pana doktora. Co on tam doradzi w kwestii tych korzonków. Rwy, nie wiem, mam pojęcia, co to jest, ale raczej nie liczę na to, że dostanę skierowanie na jakieś badanie. Także to jest takie, będzie celowanie. A nuż widelec uda się i trafimy. No, ale czekam, udało mi się w ogóle, udało mi się rano zarejestrować do pana doktora, ale pani powiedziała na początku od razu, że chyba nikłe szanse, ale sprawdziła i mówi, że dobrze, jeszcze pan doktor oddzwoni, także czekam na teleporadę. Znowu ała w nogę? Ojejku, znowu mała mamy w nogę. Także co to przyszły za czasy, że... A gdzie? A gdzie? Tu. A gdzie? Ale ty kłamiesz. Ale tu pokazujesz. W każdym razie, co to za czasy nastały, że my musimy się rejestrować na teleporadę? No, a muszę wam właśnie powiedzieć, że... mam trochę lepszy humor niż w ostatnim czasie i to też tak zwiastuje bardziej w dobrą stronę. W ostatnich dniach to mój humor był poniżej po prostu zera, poniżej, głęboko, daleko gdzieś w otchłani, normalnie zakopany pod ziemią. Ale dzisiaj już tak powiem wam, że kurde, tak się no... tak się od środka lepiej czuję po prostu. Mam nadzieję, że już będzie coraz lepiej, bo już mam serdecznie dosyć. Naprawdę mam serdecznie dosyć tego złego samopoczucia. Mam nadzieję, że to już zwiastuje coraz lepszy czas. Zapomniałam się, że mam brew zrobioną, bo w ostatnim czasie zero make-up, no make-up przez te tyle dni. Boże, ja nie pamiętam czasu, kiedy ja przez tyle dni nie miałam makijażu. 11 dzień dzisiaj. Wiem wam, że wow, naprawdę wow.
bo nie malowałam się też w domu, wiadomo, ale często się malowałam po prostu tak dla lepszego samopoczucia i w ogóle, bo po prostu lubię. A teraz normalnie nawet, Jezu, nawet mi się nie chciało spojrzeć na kosmetyki, naprawdę. Także dzisiaj brew podmalowana lekko. No i tyle, jeśli chodzi, kochani, o update mój taki, o zdrowie moje. Co będzie dalej, to zobaczymy. Mam nadzieję, że już będzie coraz lepiej, także trzymajcie mocno kciuki, no i zobaczymy, co pan doktor powie mi na teleporadzie. Jestem mega ciekawa, zapewne dostanę jakieś leki, wiecie, przeciwbólowe, przeciwzapalne, ale chciałabym to właśnie skonsultować, bo być może jest coś takiego dobrego na taki rodzaj bólu, tych korzonek i tak dalej. Także zobaczę. Tak, a wiecie co, muszę wam powiedzieć, że ogólnie w ostatnim czasie Ignasia kładłam spać w dzień, ale go kładłam spać tutaj w salonie i taką godzinkę, no półtora czasami spał. Ja też się kładłam razem z nim. Powiem wam, że w ostatnim czasie, no on już dosyć długo nie ma drzemek, powiedzmy, nie miał drzemek w dzień. I zdarzyło się w sumie raz wtedy, jak miał gorączkę, że padł, i później zdarzyło się raz chyba, że 17:15, a on po prostu usnął w foteliku przy obiedzie, gdzie byłam normalnie w takim szoku, bo normalnie w miarę wstał rano i to nie jako nie wcześniej, bo po 8 chyba było, i on mi zasnął. Pierwszy raz tak się zdarzyło, wiecie, że w ciągu dnia. No i później no, zasnął przed 22 chyba, albo 22:10 było wtedy, tak. I później, powiem wam, się jeszcze raz zdarzyło, że on padł po 15. Więc no, dawał tutaj sygnały, że jednak tej drzemki mu brakuje w ciągu dnia, dlatego w ostatnim czasie kładę go po prostu na taką krótką drzemkę, w sumie 3 dni teraz ostatnie pod rząd, ale właśnie raz mi zasnął po 14:20, a wczoraj i przedwczoraj go położyłam koło 13, wiecie, tak, go tutaj troszeczkę biorę sobie na ręce, coś tam oglądamy, słuchamy jakiejś muzyki i on tak odpływa. No i na razie póki co taki przyjęłam, taką przyjęłam formę. No i tutaj sobie drzemię i tak po godzinie czasu, godzinka z hakiem, ja go powoli wybudzam. Także zanim ja go wybudzę, to czasami właśnie schodzi do około półtora godziny, że on ma drzemkę. No ale mamy te drzemeczki takie, no bo jednak widzę, że chyba jego organizm tego potrzebuje. Dlatego no, później idziemy spać wieczorem, bo jak nie miał drzemek, to 20 on już spał, a teraz wczoraj zasnął 20 za 10, 22, a wczoraj i nie przedwczoraj i przedprzedwczoraj zasnął 21:20. Także wczoraj nam dłużej zeszło, dlatego że właśnie ja wzięłam się za tą kąpiel gorącą i trochę mi zeszło, bo takie pół godziny dobre leżałam sobie w wannie i tak się, wiecie, wygrzewałam. No i jakoś tak jego zaczęliśmy dopiero 21:20 myć, zanim, wiecie, ogarnięcie całego jego, później jeszcze karmienie, to zasnął przed samą 10. No, także na razie tak póki co update'ujemy, siku robimy, to już wam mówiłam w zeszłym vlogu, że robimy siku pięknie na nocniczek, siku kubkę. No, wołamy, ale czasami, wiadomo, że się jeszcze czasami zdarzy gdzieś tam delikatnie troszeczkę, wiecie, popuścić, jak tak mocno się chce jemu, zanim szybko majteczki ściągniemy, ale już naprawdę jest o takiej rzeczy i takich sytuacji, to są naprawdę drobne rzeczy, także super, bardzo się cieszę, że nam się udało tak w miarę fajnie, zgrabnie nauczyć na nocniczek. No i tyle ze spraw bieżących, tutaj mamy ucznia. I teraz nie w tym roku, no, albo w tym roku szkolnym więcej mają, bo też do mnie piszecie i pytacie się, w jaki sposób nasi tutaj pracują przez internet, i oni mają, jak w marcu mieli zdalne, to na Messengerze przez Facebooka, a teraz mają większość na Teamsie, Microsoft Teams, coś takiego. Taka jakaś aplikacja i tam przez to się, no nie da się. I przez to się łączą, przez to się komunikują z nauczycielem, na bieżąco rozmawiają. I tak to wygląda. Nie wiem, jak będą wyglądały teraz sprawdziany i kartkówki, jak to będzie, czy to będzie tak samo jak w poprzednim roku, w poprzedniej klasie, na tym zdalnym nauczaniu, czy... Nie mam pojęcia. Na razie, wiecie, dopiero mamy pierwszy tydzień, pierwsze 5 dni.
No i co? No i walczymy jakoś, tak mówię, z Ignasiem w miarę jest okej, że on tak, wiecie, nie krzyczy, nie piszczy. W marcu było gorzej, dużo gorzej, bo on jak usłyszał, że Aleks tam jest w pokoju, to był naprawdę taki lament czasami, a teraz, wiecie, tam czasami się dobija, ale da mu się po prostu wytłumaczyć, że nie wolno, że Aleks się uczy, no i że pani dzwoni, tak jak wam mówiłam, zresztą już powtarzam się. No, ale tak to wygląda, a wy, kochana, dajcie mi znać, jak sobie radzicie. Muszę za mną idzie dostać. No to dajcie mi znać w ogóle, jak tam wy sobie radzicie, bo 1-3 są w szkole, przedszkola, żłobki i tak dalej, a działają, a 4-8 są, no i wiadomo, średnie i tak dalej w domu. Już tam o średniej szkole nie mówię, ale dajcie mi znać, jak tam macie, jak u was jest, bo jeśli pracujecie, nie, a dzieciaczki zostały same w domu. I same muszą to wszystko ogarnąć, czy dają radę, jak to wygląda w ogóle, jak wy się macie z tym i no. Bo nasz premier stwierdził, że bardziej szkoły i najbardziej szkoły potrzebują 1-3 przedszkola i tak dalej, a 1-4-8 nie wiem, nie potrzebują szkoły. Tak naprawdę nie potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Nie, nie, nie. Wiecie, jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o kasę. Zasiłków już się nie, już nie ma z czego wypłacać rodzicom, żeby opiekowali się dziećmi w domu. No, więc tak to jest, że wymyśli jakiś durny powód, dla którego 1-3 są w szkole, a reszta nie musi. Ale cóż tutaj powiedzieć, moi drodzy, no. Brak słów i szkoda słów tak naprawdę. No, a pranie mi się wybrało, bo słyszę, że pralka mnie wzywa, także idę powiesić pranie. I tak dzisiaj delikatnie, nie szaleję jednak, mimo tego, że gdzieś tam próbowałam. Próbowałam i myślałam, że coś więcej zrobię, to jednak nie ma sensu, nie ma co się forsować. A dziś na obiadek gulasz. Wczoraj robiłam mielone, znaczy na 2 dni mielone. W jeden dzień były tradycyjne mielone, a wczoraj były ala mielone, ale bez obtaczania w bułce, smażone, plus do tego sosik pieczeniowy i kapustka kiszona, jeśli chodzi o surówkę. I dzisiaj też będzie kapustka kiszona i właśnie gulasz z ziemniaczkami, sosik i tak dalej, i tak dalej. Także obiadowo tak. No i co miałam wam powiedzieć? Właśnie wy często mówicie, piszecie mi, żebym pisała, albo to, żebym mówiła, a nie pisała, co tam na obiady gotuję, bo że wy też się możecie zainspirować. Także będę Was informowała. Czasami coś pokazywała, ale no, mówię właśnie, że dziś gulasz po prostu. Ogórek kiszony by się do tego przydał, ale no, będzie kapustka kiszona. No, właśnie muszę Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie byłam tak przybita, tak zdołowana, tak po prostu rozwalona psychicznie całą sytuacją, która miała miejsce w ostatnich dniach. Ja z Wami jestem na bieżąco na Instagramie, dodaję Wam na story przeróżne rzeczy, które dostaję od Was, które gdzieś tam znajduję u innych dziewczyn na temat, no wiecie, teraz ten burzliwy, który jest w Polsce, czyli o aborcji. O totalnym zakazie aborcji, z którym wyskoczył Trybunał Konstytucyjny, po prostu. Jest, powiem Wam, że ja naprawdę nie potrafię do tej pory tego ogarnąć, chociaż mówię, dzisiaj już się lepiej czuję psychicznie, może z tego względu, że też fizycznie troszeczkę tak, nie mam wrażenie, że ta choroba mi odpuszcza i tak psychicznie też się lepiej poczułam, ale powiem Wam, że naprawdę od dnia, kiedy ja się dowiedziałam po prostu o tej ustawie, która ma wejść w życie i te kilka dni, te wszystkie strajki, te wszystkie story u innych dziewczyn, te wszystkie historie, opowieści, to wszystko, co zaczęło się dziać, ten po prostu syf internecie i nie tylko, który po prostu wylewają dziewczyny, kobiety na drugie dziewczyny, kobiety o to, że jedna ma inne zdanie od drugiej i ta druga ma pretensje o to, skreśla ją, wrzuca ją ze znajomych, gnoi, wyzywa, poniża, obraża, a przecież walczymy o prawo do wyboru, do własnego zdania, do własnej decyzji, do po prostu decydowania o własnym życiu.
a tutaj takie po prostu sprzeczności. Polska się tak podzieliła i powiem Wam, że to wszystko tak mnie przygniotło, tak po prostu się zdołowało, bo nie dość, że jest tak, ta sytuacja z COVID-em jest tak skomplikowana, już nasza służba zdrowia tak kuleje, że ja sobie tak właśnie pomyślałam, Boże, jak ja bym teraz zaszła w ciążę i nie daj Boże, coś złego by się działo, to nie dość, że nie mam dobrej opieki, wiadomo, prywatnie, okej, okay, ale no, sorry, nie stać mnie na prywatną opiekę w szpitalu, żeby w prywatnej klinice, nie wiem, rodzić, leczyć się i tak dalej. Znowu bateria mi padała, bo trochę tylko podładowałam. W każdym razie, słuchajcie, to z Ignasia łóżeczkiem, tyle trudno. No i właśnie sobie tak pomyślałam, że nie dość, że miałabym utrudnioną ciążę, bo moje dwie poprzednie ciąże były obie zagrożone i musiałam, wiecie, być pod kontrolą cały czas lekarza. W sumie 3 albo 4 razy byłam w szpitalu i teraz sobie tak myślę, nasz szpital jest na COVID, nie przerobiony, tylko po prostu COVIDowców tylko przyjmują. W pobliżu szpitale tak samo, nie ma kompletnie gdzie się wybrać, jakby coś się działo. I już to jest mega po prostu w cholerę jasną dołujące, martwiące, stresujące, a jeszcze po prostu Trybunał Konstytucyjny nam dowala, że jak nie daj Boże coś złego się stanie, nie daj Boże okaże się, że nasze dziecko, nasz płód jest uszkodzony, chory. Ja tutaj mówię o bardzo ciężkich wadach, ja nie mówię o wadzie, o dzieciach z zespołem Downa, tylko mówię o wadach, które są bardzo, ale to bardzo obciążające płód, które to zwiastują śmierć albo po prostu w łonie matki, bądź też zaraz po porodzie, albo zagrożenie dla matki po prostu przez noszenie właśnie tak uszkodzonego płodu w łonie. I ja mówię tylko i wyłącznie o tym, żeby nie było, że ja mówię o, nie wiem, wadzie właśnie o zespole Downa, albo po prostu o aborcji na życzenie, o ups, padłam, no to trzeba do lekarza lecieć i po prostu problem usunąć. Nie. I żeby było jasne, mówimy tylko i wyłącznie o wadach, o uszkodzeniach płodu, o po prostu płodach, które nie mają szansy na rozwój poprawny, prawidłowy i na szansę, żeby przeżyć po porodzie. Więc ja mówię tylko i wyłącznie o takich sytuacjach. I jak ja bym się jeszcze, nie dość, że w tym COVID-zie dowiedziała, że ogólnie ciąża byłaby ciężka i jeszcze dodatkowo decyzja Trybunału Konstytucyjnego dowala nam kolejnego zmartwienia, bo nie daj Boże, okazałoby się, że spotyka nas taka sytuacja, broń Panie Boże, chroń nas Panie Boże przed takimi rzeczami, ale gdyby się tak okazało, to jestem skazana na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, to co oni myślą, oni po prostu decydują za mnie, za moje ciało, za moje życie i ja nie mam prawa do wyboru, muszę po prostu urodzić dziecko, które umrze. Ja rozumiem, bo ja też nie jestem za aborcją, absolutnie wiem, że wiele ludzi chce chronić życie i tak dalej, ale naprawdę pozwólmy samym sobie decydować. Kurczę, no nie narzucajmy wszystkim tego samego zdania. Chwila przerwy. I słuchajcie, i chciałabym po prostu, nie wiem na czym skończyłam, ale po prostu reasumując to wszystko, ja chciałabym po prostu, żebyśmy my miały wybór, żebyśmy my mogły po prostu same, nie wiem, usiąść, zastanowić się same ze sobą, z partnerem, po prostu przedyskutować całą sprawę, bo tak naprawdę, słuchajcie, no różne są sytuacje życiowe, naprawdę różne są i my, każda z nas jest inna i jedna będzie potrafiła udźwignąć ten ciężar, jakim będzie noszenie pod sercem chorego, ciężko chorego, nieuleczalnie i po prostu chorego dziecka, które umrze zaraz po porodzie, będzie potrafiła urodzić to dziecko, będzie potrafiła się z nim pożegnać, zrobić mu później pogrzeb i tak dalej, udźwignie to psychicznie, ale niektóre z nas nie i naprawdę, kurde, ja sobie po prostu nie wyobrażam, dlaczego ktoś ma za mnie decydować, dlaczego ktoś ma po prostu mnie skazywać z góry, nie tylko mnie, ale też inne kobiety, skazywać nas z góry na to, że to on zadecydował i koniec, kropka, i ja tak decyduję i ty masz tak zrobić, masz urodzić, masz potem się pożegnać, masz później, nie wiem co jeszcze, najlepiej zaś za jakiś czas w kolejną ciążę. Pomyślcie sobie, że niektóre kobiety naprawdę mają słabszą psychikę i urodzenie chorego dziecka, które zaraz umiera po porodzie, noszenie go przez 9 miesięcy, słuchajcie, jedne z nas będą w tym czasie w ciąży szykowały przecudowną wyprawkę, ubierały pościele, łóżeczka, szykowały pokoiki, a druga kobieta, która
będzie nosiła to dzieciątko, które z przymusu będzie musiała nosić, będzie, co będzie? Co będzie? Wybierała trumnę w tym czasie? Słuchajcie, to jest naprawdę, jakby ciąża trwała, nie wiem, to jest po prostu, ja mam wrażenie, że ktoś tam decyduje, jakby ciąża przynajmniej miała trwać tydzień albo dwa tygodnie tylko, a nie to jest 9 miesięcy noszenia dzieciątka, które umrze zaraz po porodzie. No nie każda jest w stanie udźwignąć taki ciężar i nie każda jest w stanie po takim traumatycznym wydarzeniu zajść w kolejną ciążę i żyć później normalnie, albo też w ogóle nie zajść już w ciąży i żyć normalnie. Naprawdę, jedne z nas to udźwigną i ja wiem, że są takie osoby silne, mega silne psychicznie, ale są pośród nas kobiety, które by sobie z tym nie poradziły, kompletnie by sobie nie poradziły, to by po prostu zostawiło taką traumę w psychice, że ja jestem przekonana, że taka kobieta nie potrafiłaby później spokojnie zajść w ciążę i oczekiwać z dziecka, bo to naprawdę, słuchajcie, to psychika tak siada po takich wydarzeniach, że naprawdę nawet samo zajście w ciążę później drugą, no tak mówię drugą, może być bardzo trudne, bo słuchajcie, bardzo dużo zależy od naszej psychiki, nastawienia, a kobieta po takich traumatycznych przejściach, słuchajcie, no ja naprawdę nie potrafię sobie tego wyobrazić. I słuchajcie, naprawdę nie oceniajmy, no cholera jasna, nie oceniajmy, nie krytykujmy, nie mówmy tej danej kobiecie, że ma zrobić tak, a nie inaczej, bo ona może być na to niegotowa, ona może ma jakąś sytuację rodzinną, może sama została, może po prostu i nie ma w ogóle wsparcia, no naprawdę może być po prostu przeróżnie w jej życiu i nie możemy mówić, że słuchaj, no ja bym dała radę, ja bym wytrzymała, ja bym urodziła, ja bym się pożegnała, chciałabym urodzić to dziecko, zobaczyć je, przytulić, pożegnać, pocałować, no cokolwiek, no aż mam gęsią skórę po prostu, ale jedne z nas naprawdę potrafią dźwignąć taki ciężar, a inne nie. I nie bądźmy dla siebie wilkiem, nie bądźmy dla siebie wrogiem, wspierajmy się, nie oceniajmy i nie patrzmy przez pryzmat ja bym zrobiła, tak czy inaczej. I słuchajcie, w tym wszystkim chodzi też o to, że do tej pory był taki wybór. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. Ty, kobieto, która jesteś za tym, żeby nie było aborcji, miałaś do tego pełne prawo i dalej masz do tego pełne prawo, że jeżeli chcesz, możesz urodzić dziecko, które umrze bezpośrednio po porodzie. I my do tej pory też, dziewczyny, które na przykład nie udźwignęłyby tego ciężaru, miałyśmy jakiś tam wybór. A teraz co? Wy będziecie miały tak naprawdę swój wybór, a my już tego wyboru nie mamy. Tak? I tak wiecie, mówię my i tak dalej, żeby to zobrazować jakoś, ale po prostu boli mnie fakt, że ktoś chce za nas decydować. Najbardziej na świecie nienawidzę, jak ktoś mi coś narzuca, jak ktoś każe mi robić według swojej głowy, według swojego myślenia, nie pozwala mi zadecydować za siebie. Kurde, no cholera jasna, ja chcę decydować za siebie, ja chcę mieć to, po prostu mieć ten wolny wybór. I jakby nie daj Boże, coś takiego się stało, żebym mogła po prostu przemyśleć to wszystko i zobaczyć i wiecie, po prostu najzwyczajniej w świecie mieć wybór i koniec, kropka. I nikt nie powinien nam tego wyboru, wolnego wyboru zabierać i nikt nie powinien nam narzucać swojego zdania i my swojego zdania nie możemy narzucać innej kobiecie. Nie możemy się oceniać, słuchajcie, baby, no cholera jasna, nie może tak być, po prostu. I koniec, kropka. I to w ogóle nie powinno podlegać żadnej dyskusji kompletnie, bo mówię, no każdy z nas żyje w różny sposób. Co kraj to obyczaj, jak to się mówi. I co, wiecie, człowiek to jakieś tam... Co się stało? Hej, cześć, przystojniaczku. Hejka. No i słuchajcie, i też nie wchodzimy w takie dyskusje, bo też widziałam, że mówili, że będzie chory, a urodził się zdrowy, bo to są różne, przeróżne sytuacje. Ja mówię o rzeczach typu było to sprawdzone przez iluś tam specjalistów, a teraz mamy taką możliwość prywatnie zrobić przeróżne badania, które dają nam naprawdę ogrom pewności, nie chcę powiedzieć, że stuprocentowej, ale no są badania, które potwierdzają i na przykład iluś tam specjalistów może potwierdzić jedną wersję. I ja mówię tylko i wyłącznie o takich przypadkach, naprawdę o przypadkach ciężkich, tak naprawdę bez szans do przeżycia. I też nie ma co o tym dyskutować w sumie, bo tak naprawdę nie ma cyk, nie, bo tam nie ma baterii. Wiecie, bo to nie ma co dyskutować, bo naprawdę każda sytuacja jest inna i mi po prostu chodzi tylko i wyłącznie o ten wolny wybór, o to, żeby nikt za mnie nie decydował, bo ja chcę to zrobić sama. I tyle, i koniec, kropka.
Także kochani, takie moje zdanie na ten temat i ja wiem, że to jest naprawdę burzliwy temat, ale czułam taką potrzebę, żeby się gdzieś do tego odnieść tutaj, bo dużo o tym jest u mnie na Instagramie i też dużo też właśnie zaczęłam ostatnio o COVID-zie czytać, o tych przeróżnych rzeczach. Znaczy wiecie co, jakoś bardzo się nie wgłębiam w temat, ale gdzieś tam jak dostaję od Was informacje, uwaga. Od Was informacje, to gdzieś tam sobie to przeczytam. No i troszeczkę tam też tych rzeczy się pojawiło u mnie na kanale, u mnie na story. I tak próbuję się z Wami jakoś, wiecie, porozumiewać, zjednoczyć i ogólnie pokazać mniej więcej, co myślę, jakie mam zdanie. No i poczułam też potrzebę, wiecie, tutaj troszeczkę coś powiedzenia na ten temat, a nie, wiecie, olania kompletnie tej sprawy. Bo jednak czuję się trochę w obowiązku, wiecie, poruszam się tutaj przeróżne tematy, mamusiowe, niemamusiowe, domowe, kosmetyczne i też wiecie, no nie mogłabym przejść obojętnie wobec tego. Moje stanowisko jest takie, jak powiedziałam wcześniej, ja po prostu chcę mieć wybór i koniec, kropka, nie chcę być oceniana przez nikogo innego, chcę po prostu sama w sobie przeżyć to wszystko i przeżyć po prostu swoje życie. Ja chcę przeżyć, a nie ktoś inny za mnie, więc ja jestem za wolnym wyborem i tyle. Słucham. I tyle kochani w temacie, takie moje zdanie, taka moja moje stanowisko. A wy jeśli macie ochotę, a wy jeśli macie ochotę, możecie tutaj swoje zdanie wyrazić, zachowując przede wszystkim kulturę, przede wszystkim szacunek do drugiej osoby, bo tak jak Wam powiedziałam, nie narzucajmy sobie swojego zdania i nie próbujmy ustawiać jak to się mówi, życia innym, patrząc na swoje życie i na swoje decyzje. No, także bądźmy wyrozumiałe i naprawdę wspierajmy się, kochajmy się, miłujmy się, lubmy się i bądźmy ze sobą razem. Naprawdę, bo pamiętajcie, że w grupie siła my razem możemy o to wszystko zawalczyć, ale musimy działać razem. Działać po prostu razem i szanować się nawzajem. No. Co ty tam robisz? Co tam jest? Tak, to jest mamy. Kto mi tutaj, zabiera to? A? Widzę cię. A, słuchajcie, na promocji, ktoś przyniósł już, chcę otwierać to. Na promocji w Rossmanie kupiłam sobie taką paletkę, którą jeszcze oczywiście nawet nie wypróbowałam. Taki maluszek mini. Tak się prezentuje środek. One były normalnie kosztują 30 zł. O, nie, nie, to mama. 11. No i wziąłam sobie tak na wypróbowanie, to jest ta Makeup Obsession firma, u nas właśnie jest szafa w Rossmanie, są większe, mniejsze paletki i sobie pomyślałam, ej, kto nagrywa? No to on z pomidora jest, zobaczcie, pomidora jadł przed chwilą, także ty nagrywasz, bo mi się wydaje, że ja. Kto nagrywa? Ja! Ty nagrywasz filmik? No i w każdym razie wziąłam sobie na wypróbowanie, zobaczyć jak tam jakościowo i w sumie tylko widzicie, że zamoczyłam palucha, może paluch tylko pędzel w tym jasnym kolorku. No, że muszę jeszcze, boże w końcu jak dojdę do siebie, to potestować te rzeczy, w sensie tą paletę z AliExpress. No. No i odbiegając już od tematu tamtego bardziej poważnego i smutnego, właśnie pokażę Wam moje zdobycze rossmanowskie. Właśnie jeszcze jedna ważna sprawa. Jestem całym sercem, myślę całą sobą. Jestem z kobietami walczącymi, jestem z Wami całą po prostu sobą od stóp do głów, ale właśnie będę starała się już, wiecie, coraz więcej gdzieś tam takich rzeczy domowych, przyziemnych we vlogach, bo wiecie, ja po prostu naprawdę powiem Wam, że psychicznie w ostatnich dniach była masakra ze względu na to wszystko. No i staram się teraz, wiecie, tak już trochę gdzieś tam żyć, mimo tego, że jest smutek w sercu i mam nadzieję, że to wszystko daje jakąś nadzieję i to wszystko idzie w dobrym kierunku i że coś osiągniemy, także taką mam nadzieję, będę śledziła na pewno na bieżąco, ale tak jak mówię, tutaj już troszeczkę wracamy z tematami takimi,
stricte domowymi, makijażowymi i tak dalej, i tak dalej. Także pokażę Wam, co kupiłam na promocji w Rossmanie. No, także w sumie niewiele, bo ta paletka, ten korektor był przy kasie z Bell, jakiś taki pod oczy za 3,99. Jeden kolor był tylko do wyboru, puder z Vivo był w promocji, więc go kupiłam. Eveline, jak widzicie, tuż do rzęs. No i kredka do brwi marki Vivo i to jest kolorek Deep Brown bodajże chyba. Chciałam kupić jeszcze drugą, później drugiego dnia jak byłam w mieście, ale już niestety nie było. No, także całe moje zakupy. Tak naprawdę powiem Wam, że dla mnie zasady tej promocji kompletnie były i są do bani, jak mam być szczera, bo tak naprawdę produkty są tylko niektóre wybrane na tej promocji między minus 30 a minus 60% i powiem Wam, że wszystkie rzeczy, które ja chciałam sobie kupić, między innymi pudry z marki Eveline, ten bananowy i ten brzoskwiniowy, chciałam ten nowy podkład Wonder Match, czy Jezu, jak on się nazywa? No ten nowy w każdym razie, będziecie na pewno wiedziały, plus ten taki w kropelkach, ta taka baza, też chciałam, też nie na promocji, chciałam właśnie tą, ta kredka akurat była na promocji, więc super, puder też się udało na promocji, całe szczęście, ale chciałam jeszcze coś, błyszczyki marki Eveline, też nie na promocji, oba, które chciałam ten Maximizer i chciałam ten taki Shine, jak on tam się nazywał, ale ten taki błyszczący z drobinkami, też nie na promocji, powiem Wam, że naprawdę większość rzeczy, którą, no myślę, że prawie wszystkie, które chciałam, były bez promocji, także podziękowałam za tą promocję i niestety no kupiłam to, co widzicie, także prawie nic, taka moja promocja. Zrobiłam Wam filmik, który jest już na kanale dawno z tymi promocjami, co jak, uważam, że fajnie byłoby zwrócić uwagę, ale no większość z tych rzeczy jest niestety nie na promocji. Także szkoda. Chociaż dostałam od Was sygnały, że kupiłyście sobie z mojego polecenia ten podkład Selfie Time z Eveline. On był akurat na promocji, ten, uważaj, ten satin mat też był na promocji, no ale niestety... Cała reszta, którą ja chciałam, nie była. No więc tak, od pana doktora dostałam leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, witaminę D3. Witaminę D3 na receptę, Dvicap bodajże. Jest w kroplach i w kapsułkach, dostałam tą w kapsułkach i dostałam Revinerv, czy coś takiego, witaminy z grupy B. No, także takie zalecenia, leżenie, wygrzewanie i nie dźwiganie, nie forsowanie się. Także tyle w temacie, ale cieszę się, że wiecie, udało się szybko zarejestrować i ogarnąć temat i pan doktor oddzwonił, bo wiem, że w większych miastach jest to mega problematyczne, żeby dostać się na taką teleporadę nawet. Więc no, więc co? Więc zażywam leki od wczoraj, bo w sumie wczoraj pan doktor dzwonił, dzisiaj mamy sobotę. I co miałam Wam powiedzieć, że właśnie zastanawiam się nad tym, czy sobie nie zrobię paznokci, bo mam już je ponad 2,5 tygodnia, a ja zwykle tak około 2 tygodni sobie zmieniam, w ogóle już mam taki dosyć odrost, także może sobie zrobię. Nie wiem, powiem Wam, że jestem taka niezdecydowana, z jednej strony bym sobie zrobiła i wiecie, i sobie myślę, tak zrobię, a za chwilę zmieniam zdanie, bo stwierdzam, że nie chce mi się jeszcze, ale już powiem Wam, że naprawdę, poza tym, że właśnie te plecy mam problem, troszeczkę mnie martwi, to bo wiecie, no ciężko jest zdiagnozować, co to może być tak naprawdę, bo bóle w lędźwiach i tak dalej mogą mieć różne podłoże i różną przyczynę, a kto mnie teraz zbada, o jakichkolwiek badaniach mogę sobie pomarzyć tak naprawdę, żeby wiecie, bardziej to jakoś diagnozować, bardziej w to się wgłębiać i to jest takie, wiecie, na chybił trafił, a może pomoże, a może nie. Wiadomo, że leki przeciwbólowe uśmierzają ból, ale czy rzeczywiście to jest, wiecie, przyczyną, czy to te korzonki faktycznie, to nie wiadomo. I gdyby nie to, że właśnie te plecy mnie bolą i to mnie trochę martwi, tak czy siak, to czuję się naprawdę dobrze, naprawdę wow, po prostu, no już powiem Wam, że jest ta energia, już jest moc, już czuję się zupełnie inaczej niż nawet 2 dni temu. Także no powiem Wam, że właśnie wczoraj był taki przełom
i ten humor mi wrócił i samopoczucie i dzisiaj to już w ogóle, no mówię, jakby nie to, że mnie te plecy bolą, to mogłabym zapomnieć już powoli o tym, że byłam chora. No także tak, kochani, sytuacja. Może jutro zasiądę i coś nagram, w sensie makijażowego. 12 dni bez makijażu kompletnie, zero, zero, tylko te brwi dwa razy zrobiłam, a tak bez makijażu, także miałam taki mega, mega odpust, jeśli chodzi o skórę, chociaż no nie wiem w ogóle, co to się pojawiło, jak tyle nie miałam makijażu, nie wiem, no, także słuchajcie, czuję się lepiej, czuję się po prostu, porównując naprawdę do Satniczy, się czuję teraz fantastycznie, serio, aż nie mogę uwierzyć, bo już po prostu byłam, już się pogrążałam w tym, że wiecie, kurde, no nie, chyba już będę cały czas tak będę się czuła, i... ale no, cieszę się, zażywam teraz te wszystkie witaminy, już sobie obiecałam teraz, że sobie tak zresztą obiecywałam bardzo często, że będę mega dbała o odporność, że wiecie, w ciągu wiosny, później lato i żeby na, wiecie, na jesień ten organizm był taki silny i zawsze gdzieś tam, wiecie, odpuszczałam. Zawsze gdzieś, a tu zapomniałam kupić witaminy D3, a tu zapomniałam probiotyków kupić i tak wiecie, takie było to... Było to takie, wiecie, obiecywanie, ale niedotrzymywanie słowa, a teraz sobie już obiecałam, że koniec. Już zamówiłam sobie właśnie przez internet w aptece witaminę D3 dla wszystkich. Ignaś ogólnie bierze cały czas. My tam, wiecie, tak właśnie sporadycznie, bo ja kupię witaminę D3, zapominam brać, albo w ogóle, wiecie, dłuższy czas leży, a wiecie, im dłużej leży, tym na pewno mniej tej witaminy jest w tabletkach, także zamówiłam dla każdego, zamówiłam też tran. Ostatnio posiedziałam troszeczkę nad tym, poczytałam trochę o tym, co, jak, gdzie, co, na co warto postawić i rozłożyłam sobie zamówienie i teraz czekam, po niedzieli na pewno przyjdzie, także wzmacniamy tą odporność. No, może teraz to już po chorobie, po ptokach, ale na przyszłość mam nadzieję, że no. A dzisiaj w ogóle mój brat ma urodziny. Że mam 31 października, więc tak, no, spotkać się nie możemy, bo wiecie, ja sama zrobiłam sobie taką, powiedzmy, izolację, w sensie, że no, my tutaj siedzimy w domu i się nie spotykamy, żeby, wiecie, nie narażać się nawzajem, bo nie wiadomo, co to było tak naprawdę. Różnie być może, także no, ja się odizolowałam od świata całkowicie i dobrze, że Aleks też ma zdalne nauczanie, to też jest w domu, Ignać w domu, wiadomo, no i co, no i co, no i właśnie siedzimy w domu, nie wychodzimy gdzieś tam absolutnie, także taką, mówię wam, zrobiłam sobie sama, wiecie, małą izolację, może tak. Więc urodziny brata przeniesione na następny tydzień, w sensie, wiecie, nie będziemy żadnej imprezy robić czy coś, ale żeby się spotkać z rodzicami, z bratem, no, bo niestety teraz życzenia były takie telefoniczne. No, ale jak trzeba, to trzeba, także słuchajcie, tak to wygląda, że jest lepiej, więc ja się cieszę, a z wami też chciałam się pożegnać, może zrobię w te pazurki, także idę, może wyciągnę frezarkę, chociaż sobie ściągnę kolor, wypiłuję, a kolor po prostu zrobię sobie, nie wiem, może jutro, bo i tak siedzimy w domu cały czas, także no, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, a w następnym vlogu muszę w końcu wam się pochwalić moimi prezentami urodzinowymi, bo jak nie śledzicie mnie na Instagramie, to nie wiecie, a jeszcze po drodze były moje urodziny, o których się, wiecie, poprzez te nieprzyjemne wydarzenia zapomniało troszeczkę, no i później to choróbsko, to no, także buziaki, hej!